Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jeśli coś lub ktoś każe ci sądzić, że jesteś u kresu, nie wierz w to. Pamiętaj, że każdy z nas, oprócz ciała, ma nieśmiertelną duszę. To dzięki tej duszy zima staje się wiosną. To dzięki tej duszy i dzięki sercu następuje w nas przemiana. Przemiana dobra w zło, ale także zła w dobro. Czekajmy wiosny. Nie tylko tej w naturze, ale tej również w nas. Bo to, co jest, wreszcie się skończy. A my jacy zostaniemy? Czy tacy sami jak wcześniej? Nie sądzę. My będziemy już inni, ale tak samo jak kiedyś możemy przeżywać wiosnę, która właśnie nadeszła, a wraz z nią nadszedł nasz wielkanocny numer tygodnika Co Słychać. Postaraliśmy się mimo wszystko, mimo epidemii, mimo zakazów przygotować wam wspaniały właśnie numer, czasopismo wielkanocne, wydanie wielkanocne, bo tak prawdę mówiąc nie wiem, kiedy ukaże się następne. Żartowaliśmy w redakcji, starajmy się, by ten numer był wyjątkowy. I jest, proszę Państwa, chociażby nawet przez samą okładkę, bo to jest symbol. To jest to jajo epidemiczne z koronawirusem, ale z każdego, z każdej śmierci, z każdego zwątpienia rodzi się życie, rodzi się nadzieja. Niech te bazie, korona cierniowa i zmartwychwstały będą dla nas pocieszeniem i wybawieniem. Niech się stanie zmartwychwstanie. To 14 i 15 numer naszego tygodnika, podwójny, bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo kiedy wydamy po świętach kolejny. Mam nadzieję, że właśnie po świętach nastąpi epicentrum wydarzeń w Polsce, że po świętach już nastąpi przełamanie wirusa. Wiadomo, wzrośnie liczba zachorowań, wzrośnie liczba również zgonów, ale trzymajmy się. Dlatego też po tak wzniosłych słowach naszego ukochanego papieża, który zawsze widział nadzieję dla człowieka, jest pytanie, czy w czasach zarazy widzimy swoje winy i czujemy potęgę słów naszego papieża. Musimy to czuć, bo inaczej nie przeżyjemy, inaczej nie zmartwychwstaniemy. A żeby to zrobić, mam kilka rad dla wszystkich, którzy chcą przetrwać, bo nikt za nas tego nie zrobi. Może się okazać, że około 20 po świętach zaraz, a może nawet święta, liczba zachorowań nie będzie 2-3 tysiące, a 200 tysięcy. Chociaż czego tu nie ma, akurat dzisiaj przeczytałem informację, że tam, gdzie były szczepienia przeciwko gruźlicy,
tam śmiertelność jest znacznie niższa. Nawet porównano Niemcy wschodnie z zachodnimi. W zachodnich nie było problemu gruźlicy, bo nie było biedy, było bogactwo, więc tam zaprzestano tych szczepień. A we wschodnich stosowano. I co ciekawe, właśnie we wschodnich śmiertelność jest znacznie niższa. W Polsce mam takie wrażenie, że szczepienia przeciwko gruźlicy są, były i są. Ale może się mylę. Dawno temu się szczepiłem, bądź dzieci. Trudno to spamiętać. I proszę Państwa, wszystkie rady, ale takich kilka najważniejszych, żebyście Państwo wiedzieli, co macie robić. Przede wszystkim nie panikować, zabezpieczyć się, podstawowe artykuły, dużo jeść warzyw, witamin, witamina C, bardzo ważna, i D, szczególnie te dwie. Chodzić w maskach, chociażby dlatego, bo maska nie uchroni. To jest normalne całkowicie, ale my, dotykając klamki, na korytarzach, gdziekolwiek, gdzie inni są również ludzie, bo trzeba wyjść jednak do sklepu, chronimy się przed dotknięciem twarzy. Nie dotykamy, jest to taka bariera dla nas, do błon śluzowy. Trzeba chodzić w maskach, obojętnie jakie one były, bo chronią właśnie przed tym dotknięciem. Co jeszcze? Ważne jest, by sobie w domu zrobić, znaczy tak, z oddechem mogą być kłopoty, ale niekoniecznie związane z koronawirusem. Natomiast głęboki ból w klatce piersiowej tutaj, chociaż mówią, że płuca nie bolą, ale jednak, i kłopot z oddychaniem może świadczyć o tym, nie musi, ale może świadczyć, że mamy wirusa. Przy czym wirus, te bóle klatki, o ile w innych chorobach pojawia się wcześniej, w przypadku koronawirusa później, to już taki moment. I trzeba mieć taki, dokonywać wentylacji tych płuc, zmuszać płuca do pracy. I podaję tutaj przepis na taki właśnie sprzęt, który nam to pomoże. To nie jest łatwe, ale nawet, proszę Państwa, jeśli mamy jakikolwiek kłopot z oddychaniem, wstrzymanie powietrza na jakiś czas i powolne wypuszczanie również udrażnia nam płuca. Nikomu tego oczywiście nie życzę, ale musimy się ratować. Naprawdę, można wytrzymać święta tylko we ścisłym gronie. Nie jedźmy do rodzin, nie jedźmy, po prostu nie jedźmy. Ja być może mylę się, ale sądzę, że rząd przed świętami prowadzi w ogóle zakaz poruszania się całkowicie. Obym się mylił. No i po tych radach przejdźmy do konkretów, czyli ad rem, bo przecież my mamy tutaj ponad 50 różnych informacji, ba, być może nawet więcej, bo są i krótkie artykuły, i dłuższe. Zachęcam mimo wszystko do wpłacania na organizację pożytku publicznego, między innymi mamy tutaj Możesz Więcej, to są te dzieci niepełnosprawne, specjalne, z sprzężonymi jakimiś kłopotami, wadami. Był wirus na SOR-ze, dwa razy właściwie, raz na pediatrii, potem i SOR pediatra odwołano dzisiaj. Na szczęście nie ma nikogo zakażonego, mamy 7, wczoraj chyba było 7 osób zakażonych koronawirusem i około 300 na kwarantannie w powiecie miejskim. Ale nie tylko to, bo chociaż muszę to skończyć jednak. Słowo na zarazę. Nasz kolega Krzysztof Szczypiorski pisze własne przemyślenia. No i moja odpowiedź, że z tej wirusowej wojny nikt nie wyjdzie cało. Jak nie ciałem, to duszą zostaniemy skażeni. I tak dalej. Również o sprawach związanych z wirusami są artykuły na temat podarków dla miejskiego szpitala. Prawie 400 tysięcy uzbierali miejscy przedsiębiorcy. Bartek wyprodukował maseczki. Nie wiem jakiej jakości, trudno mi powiedzieć. W każdym razie te 500 masek już jest. Już podobno w Topazie można te maski
kupić. Nie wiem też po ile, bo jeszcze nie sprawdzaliśmy. Również radna Głuchowska z Mińskiej gminy wszczęła taką akcję szycia maseczek z włókniny medycznej. Też nie wiadomo, czy to są za testami, bo ważne jest, że personel medyczny, zgodnie z ukazem wojewody, a wcześniej lekarza kraju, wirusologa, może chodzić tylko w maskach certyfikowanych. My możemy w różnych, ale oni tylko w tych certyfikowanych. Tam jest specjalna norma i o tym również piszemy. Tu chciałbym powiedzieć, że mamy już na portalu swoim z ostatniej chwili, więc wszystkie informacje spoza nawet, bo artykuły to są artykuły, ale te, które są, do których docieramy, tam będą również i filmy i wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że to już u nas na portalu. Przechodzimy tak bardziej na elektronikę, na internet i trzeba by przepraszam, tu cię padło słowo, dzisiaj rozmawiałem o durniach różnych wychodzących na ulicę, więc my też musielibyśmy być durniami, gdybyśmy czegoś takiego nie zrobili. A więc to tyle w sprawie koronawirusa. Być może jeszcze na koniec coś powiem, ale ważne jest, że to też sprawa związana jakby z epidemią, bo radny Miąsko, Krzysztof Miąsko, wystąpił o umorzenie podatku. Może nie tak umorzenie, jak przełożenie, ograniczenie i tak dalej. Zresztą mówił to podczas czatu burmistrz. I to jest właśnie taki dualizm form i treści, że on niby chciałby, ale nie może, bo są przepisy wyższego rzędu. Guzik, prawda, panie burmistrzu, bo jeśli rada by się zebrała i uchwaliła na przykład, że przez 3 miesiące mińszczanie, mińscy przedsiębiorcy, szczególnie ważne jest, żeby mińscy przedsiębiorcy, to ci, którzy zebrali te 400 tysięcy, ale mnie chodzi o przedsiębiorców mikro, do 9 osób zatrudnionych, bo oni będą mieli największe problemy w usługach właśnie, szczególnie w usługach, żeby nie płacili przez 3 miesiące podatku, no to chyba na kwartał zwolnienie to nie jest tak, bo 12 milionów jest w ogóle tych podatków od przedsiębiorców, od nieruchomości. Gdyby oni przez 3 miesiące, myślę, że nic by się wielkiego nie stało. No ale zobaczymy, co burmistrz, bo na przykład napisaliśmy w ubiegłym numerze, że na parkingi są nadal opłaty, no to następnego dnia burmistrz zwolnił z opłat, więc być może po tym dzisiejszym numerze, po tej mojej homilii, również burmistrz to zrobi, nie wiem. Ja życzę mu tego, żeby jednak zwołać posiedzenie rady, jakiekolwiek by ono nie było, i taką rzecz uchwalić. Nikt na pewno się nie przyczepi, o to się nie trzeba bać. Aż, proszę Państwa, 32 osoby zmarły. No, 2 tygodnie minęło, no to no, mamy tylko 4 noworodków, bo i właśnie. Tu znowu prośba, rodzice, róbcie te zdjęcia tym swoim maluchom i dajcie do co słychać. Naprawdę, my jeszcze poprawimy to zdjęcie. Nie bójcie się, że będzie słaby. Trochę na naświetleniu trzeba właśnie wykorzystać naświetlenie. Nie prześwietlić oczywiście, ale smartfony są dobre w tym. I blisko, główka tak z okolicami. I my z danymi oczywiście, i my to zamieścimy. Po świętach. Macie sporo czasu na święta. Nawet te dzieci, które się urodziły miesiąc temu, proszę bardzo, a nie były w co słychać. Można robić. Kronika policyjna, bardzo obfita. No i rzecz, którą wykorzystują ci, którzy do tej pory nie mieli czasu, a mają teraz trochę czasu, żeby w internecie, to co my zrobiliśmy, prawda, te wiadomości z ostatniej chwili, tak samo inni prezentują sprawy. Jest tutaj dużo, między innymi dzieje Mińska Mazowieckiego, wreszcie można obejrzeć. No, mam mieszane odczucia, jeśli chodzi o to, co tam jest, no, ale z braku laku, jak mówią, i kit dobry. Kto płaci, mniej traci. Nasza pani mecenas, Agnieszka Malczyk, mówi o tym, jak to jest właśnie z zapłatą różnych mandatów. Może się komuś trafi, uwaga. No i na pewno nie zaparkowanie, bo mamy zniesione. Proszę Państwa, szpital na Okrągło to też jest z koronawirusem związane, więc pewne wystąpienia pana dyrektora, pewne zaszłości, no i te właśnie pieniądze zebrane od 10 tysięcy dalej zwykli mieszkanie, mieszkańcy powiatu mińskiego, to też jest bardzo ważne. To nie jest takie w kij dmuchał.
No i to, co miało pójść dwa tygodnie temu, a poszło teraz, fury kultury, czyli ile samorządy, zestawienia różne dają na właśnie kulturę i sport. No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o na per capita, czyli na jednego mieszkańca, to Kałuszyn tutaj wychodzi na, jeśli chodzi o kulturę, na pierwsze miejsce. A sport, proszę Państwa, to jest Mińsk miasto, aż 206 zł, a 127 ma Kałuszyn. No właśnie, do analizy. Wszystko do analizy, można analizować, można zobaczyć, patrzeć, zobaczyć, jak to jest w poszczególnych gminach powiatu mińskiego, jeśli chodzi o kulturę i sport. W mińskiej gminie od pewnego momentu właśnie działa fotowoltaika, powiedzmy tak. Szkoły, nawet OSP tam niektóre, a przede wszystkim SUWy, czyli stacje uzdatniania wody i przepompownie. No i wicewójt legat, jeszcze na sesji przedwirusowej, próbował to radnym pokazać, jak to jest. No nie bardzo mu to wyszło, bo tak naprawdę to nie wiadomo, ile gmina zaoszczędziła, czy 50 tysięcy, czy 100, czy 200 na tym prądzie. W każdym razie jeszcze przyszły rok będzie się to wyrównywało, a od następnego roku, 2022, już gmina będzie na prądzie zarabiała. Co ważne jest w tym, bo już każdy z nas ma na fotowoltaikę ochotę, dostajemy 5 tysięcy na gospodarstwo domowe, ale no tak szybko nam się to nie zwróci, bo to kosztuje około 30 tysięcy taka instalacja, zależy ile tych paneli będzie na tym. Warto jednak, ponieważ zawsze jest to oszczędność, mimo że PG, czyli płaci nam mniej za włączenie tego prądu naszego do systemu. No, oni lubią brać, a mało dawać i to normalne. Skwer 600-lecia powstanie w Mińsku. Wiecie Państwo gdzie? A no właśnie, tam gdzie była kawiarnia Przyjaźń. Burmistrz ma takie marzenia. Grębiszek ma siłownię. MOPS będzie kupował starszym żywność. Można dzwonić, zamawiać. Są telefony podane. I proszę Państwa, Kobierne liczy na dużo z gminy Dębę. Zobaczymy, ile dostanie. No i przykład pielęgniarki, która nie lubi, jak krzyczą na nią na ulicy bohaterka, brawo, brawo, bo ona wciąż pamięta, że mało zarabia. Walczyli o podwyżki, to tych podwyżek nie dostali. Ile zarabia? No tylko 3,5 tysiąca złotych, proszę Państwa. To ja tak myślę, że każdy z nas chciałby tyle zarabiać. Ja też. Wiadomo, że to jest służba i sam mam dzieci, lekarzy i w służbie zdrowia pracujące. I oni wiedzieli, gdzie idą. I wiedzieli, że w razie wojny, a przecież przeszkolenie wojskowe mają, pójdą na front, pójdą na zaplecze frontu i właśnie tam udzielać pomocy. A jeśli wybuchnie epidemia, to też zdawali sobie sprawę, że będą musieli służyć innym. Dlatego narzekanie tutaj, że ktoś został pielęgniarką, lekarzem, mało zarabia, nie ma żadnego sensu. No tak, sam miałem zostać lekarzem i teraz właśnie, co by było, nie wiem. Aż 12 pozycji filmowych mamy w tym tygodniu, proszę Państwa. Zapraszamy do oglądania, zapraszamy do czytania, no i przede wszystkim ci, którzy mają internet, do oglądania naszej strony internetowej, bo my mamy, tak jak powiedziałem, z ostatniej chwili życzenia wielkanocne, już tam składają gminy, mieszkańcom i firma partner również. I tak jak mówiłem, czworo tylko noworodków. Zapraszam, naprawdę zapraszam do robienia zdjęć swoim pociechom. Te zdjęcia są unikalne. Bardzo dobre. I jeszcze Państwo gromulscy również życzenia składają. Proszę Państwa, czas przed nami trudny. Bardzo trudny.
ba, powiedzmy sobie, katastroficzny. Nikt się nie spodziewał, bo przed II wojną światową była poezja katastroficzna, była poezja i proza również, literatura, która jakby wyczuwała czas wojny. Przed tym, co się stało, nikt nas nie ostrzegał. Wybuchło to niespodzianie. Mam nadzieję, że tak jak szybko wybuchło, tak szybko się skończy. Ale żeby się skończyło, musimy żyć w reżimie. Trudno. Musimy się poświęcać. Ja też odwiedzałbym różne osoby i rodzinę, i nie mogę. Pozostańmy w domu. Zakładajmy rękawiczki, zakładajmy maski. Dobrze się odżywiajmy, a w razie czego dzwońmy. Mam nadzieję, że nasza służba zdrowia nam pomoże, że nasi lekarze nie zachorują i będą nam mogli pomóc. Cieszmy się, bo wesoły dzień zmartwychwstania nastanie. Świąt przekładać nie będziemy. Wybory można, ale świąt nie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Z Bogiem i zdrowiem, proszę Państwa. Do zobaczenia. Słychać TV.